Co tak cicho jak myszka dzisiaj? Nic. No co się dzieje, synku? Nic, lepiej o tym nie mówić. No co ty? Mnie możesz powiedzieć. Może coś wspólnie zaradzimy na zły nastrój. No, powiedz, co się stało. Jest ci smutno, że mama teraz ciągle w pracy, tak? Nie, rozumiem. Musi zrobić ten projekt. Nie, nie o to chodzi. A o co? Bo Mateusz dzisiaj dostał żywą mysz w prezencie od dziadka. A, rozumiem. Też chciałbyś taką mieć? Nie, po prostu ja chyba jestem tchórzem. Dlaczego? O co chodzi? Bo ja się tak bardzo tej myszy bałam, że nawet jej nie dotknę, a Mateusz i Małgosia bawili się z nią przez cały czas. Synku, każdy się czegoś boi. To normalne ludzkie uczucie. I nie oznacza ono wcale, że jest się tchórzem. Zobacz, ja też boję się niektórych rzeczy. A jakich na przykład? No na przykład dżownic. Za nic nie wezmę ich do ręki. Mam tak odkąd pamiętam i wcale nie uważam się za tchórza. A ty myślisz, że nim jestem? Nie, na pewno nie. No widzisz, to oznacza, że ty też nim nie jesteś. Strach nie jest wcale złym uczuciem. Każdy się czegoś boi i nie ma w tym nic dziwnego. To zupełnie normalne. Dzięki, tato. Jesteś najlepszym i najmądrzejszym tatą na całym świecie. Jak każdy tata dla swojego dziecka. Wiesz co? To mam świetny pomysł. Zrobimy swoje własne myszki. To takie, że będziesz mógł ich dotykać dowoli. Jak to? Zrobimy serową mamę i tatę mysz, a potem rzodkiewkowe dzieci myszki. Chcesz? Tak, dobra, super. To myjemy ręce i zabieramy się do pracy. Chodź. Lęków oswajanie, zdrowia poszukiwanie. Cześć dzieci, przed chwilą umyliśmy ręce, a teraz zakładamy fartuszki kuchenne, żeby nie pobrudzić ubrań. A wy macie fartuszki kuchenne w waszych domach? Jeśli nie, to poproście rodziców, żeby kupili jakiś specjalnie dla was. Na pewno nie raz wam się przyda. Ja mam na imię Kacper, a mój tata Paweł, a wy jakie macie imiona? Tato, dlatego my zawsze myjemy ręce przed robieniem posiłków, dlatego że ty się był z resków? Słyszał mi kiedyś mówić mamie. Rzeczywiście nie przepadam za nimi. Mycie rąk jest absolutnie konieczne. Inaczej można na jedzenie przenieść różne zarazki, a one są niebezpieczne dla zdrowia. Kiedy trafią do naszych żołądków, możemy zacząć chorować. Aha, czyli myjemy ręce dla zdrowia, a nie dlatego, że rodzice nam tak każą. Jesteś bardzo mądrym chłopcem. Mycie rąk jest bardzo ważne, bo dzięki niemu pozbywamy się zarazków. Zarazki to takie malutkie żyjątka, które łatwo przenoszą się, gdy dotykacie innych przedmiotów czy zwierząt. Podróżują na waszych dłoniach tak, jak pasażerowie w tramwaju. Wsiadają i wysiadają. Jak ludzie na przystankach. Łatwo mogą się dostać na dłoń lub twarz waszego kolegi czy młodszego rodzeństwa. Zarazki przenoszą różne groźne choroby, dlatego powinniśmy pozbywać się ich z naszych rąk. Gdy myjecie rączki, zarazki są spłukiwane razem z mydłem. Mycie rąk jest bardzo przyjemne, prawda? Woda jest miła w dotyku, a mydło zwykle pięknie pachnie. Następnym razem po umyciu rąk spróbujcie zgadnąć, jaki zapach miało mydło, którym je przed chwilą umyliście.
Do przygotowania rodziny myszek potrzebne są ser mozzarella, paczek rzodkiewek, świeża bazylia, kilka ziarenek czarnego pieprzu, szczypiorek i sałata. Ale jak z tego zrobić myszki? Najpierw, Kacperku, musimy dokładnie umyć sałatę, rzodkiewkę, bazylię i szczypiorek. Umyjesz? Dobra, a ja odsączę kulki mozzarelli i możemy zabierać się do robienia myszek. O! Już? Tak. Dobra. O, super, dobra. O, dobrze. Teraz musimy osuszyć naszą sałatę. Papierowym ręcznikiem to zrobimy i przygotujemy podłoże dla naszych myszek. Osuszysz, Kasperku? Tak. Dobra. Już ci daję papier. O, może tutaj, o tak. Tylko poczekaj, wiesz co? Może zrobimy po jednym, co? Listku sałaty. O, może tak, poczekaj. O, super. Dobrze, daj jeden listek. Mamy jeden listek, kładziemy. I jeszcze jeden listek sałaty. Może ten, proszę. Cóż. O. Dobrze. O, super. Ten. O, mamy, dobrze. Położymy. O, okej. Okay. Mamy fajnie, dobrze. Podłoże dla naszych myszek jest gotowe. Dobra, w takim razie, uwaga, uwaga, robimy naszą myszkę z kulek mozzarelli. Dobrze, robimy tak. Oczka, Kasperku. Oczko jedno. Oczko drugie. Tu będzie nosek. Tu będą uszka. O. A tu będzie ogonek. Dobra, włóż. Dobrze, to poczekaj teraz. O, włożysz, ja ci dam tutaj. O, proszę, zrobić to. A ja sobie tutaj zrobię tak, pomóc ci? Nie, super. O, mamy oczko. Drugie oczko. Wypycha. Okej, okay. Fajnie, super. O, już widzę, widzę. Proszę, zrób mi jeszcze nosek, bo muszę coś... O, poczekaj. O, no super jest. Kacperku, czy mógłbyś mi zrobić uszka? Uwaga, uwaga. Czekaj. No. Wiesz co, te mamusze są większe. Nie, czekaj, no. Położę ci, okej, okay, dobra. Dobrze, i teraz drugie uszko, proszę. Dobra, mamy uszka. Teraz wąsiki. Wąsiki mamy, czekaj. Raz, dwa, trzy. Próbujemy. Lepiej ty włóż te wąsy. Czekaj, no, włóż. Za długie te chyba mamy wąsy, co? Może krótsze jakieś zrobimy? No. Dobra. O, tak. O, okej, okay, super. Dobra, taki będzie najlepszy. I wkładamy. O, ja ci tutaj pomogę. I mamy jeden wąsik. O, wkładamy drugi wąsik. Jest. I uwaga, jeszcze trzeci wąsik. O, mogę, mogę? Tak, tak, tak. Trzymaj, oczywiście, że tak. Poczekaj, pokaż. Ja ci tutaj odchylę. No, możesz? O, tak, tak, tak. Już, już. Ta-da! Mamy trzy wąsiki. Ogonek zrobimy z grubego liścia szczypiorku. Poszukaj takiego grubego liścia. Nie, jakiś taki cienki. Musisz grubszy poszukać, dobrze? O, taki. Ja też zrobię dla swojej myszki. O, jestem sobie ogonek taki z małą pętelką. Dobra, o, fajnie. Super, dobra. No, wkładamy. O, postawimy. No to chyba będzie mama. Mama. Ale jeszcze musimy zrobić tatę myszkę, tak? Dobrze, to jeszcze zrobimy. O, ja! Aj, tak? A może to przepchniemy trochę pieprz? Może nie. A może tak? A może tak? Już wiem. Nie, nie, nie pasuje chyba ten pieprz, wiesz? Zrobię. O, poczekaj. O, jest super. O, tada! Zrobiłeś ogonek, Kacper? Dobrze. Postawisz ją tutaj, Kasperku? O, dobrze, to jest mama. O, tata mysz. Tata mysz, postaw. O, tata mysz, o, super, mamy.
teraz dzieciaki mysiaki. A dzieciaki mysiaki robi się tylko i wyłącznie z samej rzodkiewki. I tak, najpierw zrobimy na uszka, dobrze, miejsce. A wiesz, czego będziemy uszka tym razem robić? Tak jak wcześniej powiedziałem. Tylko rzodkiewki zaraz zobaczysz. Co? Co? Jak to? Jak to? A tak to. O, mamy jedno oczko, jest, hop. Teraz drugie oczko. Dobra, i teraz włożysz uszka? Tak. Dobrze, spróbujmy, jak nie, to zrobimy. Okej. No, wygląda jak no, fajnie to wymyśliłeś. No, widzisz? O! Widzisz, jak fajnie? Zrobię jeszcze kilka, to będzie duża rodzina. Dobrze. Zróbcie takie myszki u siebie. Są bardzo ładne, a w dodatku są smaczne i zdrowe. A teraz dokładny przepis na mozzarellowe i rzodkiewkowe myszki. Sałatę, szczypiorek, rzodkiewki i bazylię myjemy dokładnie pod wodą. Z kilku liści sałaty robimy podłoże dla myszek. Kulki mozzarelli trzeba nakuć w miejscach, gdzie będą oczy, nosek, wąsiki i ogon. Nakłucia ostrym nożem musi zrobić ktoś dorosły. W dziurki wkładamy ziarenka pieprzu, to będą oczy i nosek myszki. Z cienkiego listka szczypiorku robimy wąsiki. Grubszy listek zawiązany w supełek będzie ogonkiem. Z bazylii robimy uszka i rodzice myszki gotowi. Dzieci myszki robimy z samych rzodkiewek. Obrywamy listki tak, żeby zostało trochę zielonego. To będzie nosek myszki. Korzonek rzodkiewki będzie ogonkiem. U góry robimy dwie małe szparki i w każdą wkładamy mały plasterek rzodkiewki. To będą uszka. Ostrzem noża albo widelcem zaznaczamy oczka myszki i dzieci myszki gotowe. Dzieci myszki układamy wokół mamy i taty i cała mysia rodzina jest w komplecie. Fajnie wyszły wam te myszki, muszę przyznać. Teraz też ma swoje myszki. Cześć dzieciaki. Dobry, proszę pana. Dobry, proszę pana. Szkoda, że nie widzieliście ich rodziców. Też były fajne, ale musieliśmy wcześniej zjeść, bo były z mozzarelli. A tata mówił, że jest taki upał, to mogłyby się szybko zepsuć. No tak, na zepsutym jedzeniu zbierają się zarazki. No i wiadomo, może rozboleć brzuch. Wiesz co, Kacperku, ciocia Kasia dała kilka balonów w prezencie. Może przydadzą wam się do zabawy, co? Możemy zobaczyć? No pewnie, że tak, już wam daję. O, portfel mi się chyba otworzył. Pomożecie mi pozbierać? Pozbieramy. Dobrze. Koniecznie musicie umyć ręce, jeśli trzymaliście w nich pieniądze. Pieniędzy dotyka mnóstwo ludzi, więc jest mnóstwo na nich zarazki. Nie złapię. Słuchajcie, mam pomysł. Zrobimy eksperyment z monetami. Przy okazji pozbędziemy się z nich zarazków i będą wyglądały jak nowe. Słuchajcie, do naszego eksperymentu potrzebujemy cytryny, wyciskacza do cytrusów, małej miseczki, i oczywiście brudnych monet. I teraz posłuchajcie, kwas z cytryny usunie brud ze starych monet. To są strasznie kwaśne. No tak, kwaśne są, kwaśne, ale bardzo smaczne. Kacperku, przyniesiesz te wszystkie rzeczy? Tak, przyniesiesz? Dobra, to idź. Zróbcie z nami taki eksperyment, on jest bardzo łatwy. Stawiamy. O, jest. Chodź tutaj, Kacperku. Słuchajcie, najpierw... Przekroimy cytrynę. Dobrze, najpierw przekroimy cytrynę. Uwaga, kroimy. Jaki alfani! Będziemy mieli dwie! Ekstra! Dobrze. Puśćcie trochę kwasu. Dobrze, teraz słuchajcie, teraz trzeba wycisnąć cytrynę. Dobrze, no. Pan pierwszy. Tak, Mateusz pierwszy. Jeszcze. Pestki wleciały. No może, nie, pestki tutaj zostaną. No jeszcze, Mateusz. Nie, jedna wleciała. Wleciała jedna? To. Dobrze, jeszcze. Mateusz, troszeczkę. Teraz ja.
Dobra, teraz kacperek. Kwaśna. Dobra, no. Mi tam smakuje. Ale jest kwaśna. Jeszcze troszeczkę. Kwaśna mi. Dobrze, słuchajcie, mamy już. Kwaśne. Słuchajcie, teraz przelewamy cytryny. Trzymamy. Pestka, są pestki. I teraz uwaga, uwaga. Mateusz, chodź, zobaczysz, co się dzieje. Mamy monetę i zobaczcie, wkładamy monetę. Trzymamy, trzymamy. I uwaga, wyciągamy. Wow, ale czysta. Nie, zobaczcie, no i widzicie? A no, widzisz? Tutaj była, a tutaj. No, dobra, to ja całą wrzucę. Ja też, ja dobra. Też. Poczekaj, Ani. Czekajcie. No nie. Poczekajcie, poczekamy jeszcze. Dobra, wyciągnijmy teraz. Wyciągamy, uwaga, uwaga. Wow. Zobaczcie, zobaczcie, dzieciaki, zobaczcie, jaka czyściutka. Ale czyściutkie, super. Jaka też czysta. No. U mnie też była taka czyściutka. Wszystkie takie, super, ale. No, czyściutkie, błyszczące. Wow. Sok z cytryny usuwa brud i zarazki z metalowych powierzchni, na przykład z monet, przywracając im połysk. Kwasy to takie substancje, które często spotykamy w codziennym życiu. Kwas występuje na przykład w cytrynie. Próbowaliście kiedyś zjeść plasterek cytryny? Prawda, że był bardzo kwaśny? To właśnie dzięki kwasowi zawartemu w cytrynie. Są też kwasy, które mogą być szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla człowieka. Dlatego tak ważne jest, żeby nigdy nie dotykać ani nie otwierać butelek czy pojemników, których nie znacie. Mogą znajdować się w nich bardzo niebezpieczne, silnie działające kwasy, które mogłyby poparzyć waszą skórę. Cześć, dzieciaki! Dzień dobry! Dzień dobry! No gdzie hej! Gdzie jest Marta? Gdzie Marta? Marta nie przyjdzie, niestety zachorowała. A rany, Stasiek i Gabi też są przeziębieni. No, bo wiecie, bo mamy teraz taki czas przeziębień i trzeba szczególnie uważać. Wyobraźcie sobie, Martę boli gardło, ma gorączkę i katar. Wiecie, co się stało? Jakieś zarazki ją po prostu załatwiły. Jak się przed nimi uchronić? No właśnie jak? Słucham. Myć ręce! Myć ręce, brawo! Zdrowo się odżywiać. Zdrowo się i ćwiczyć! Mieć dużo ruchu. I ruszać się! Dużo ruchu, bo ćwiczenia fizyczne wzmacniają organizm. Słuchajcie, wstańmy. Znacie takie powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch? Tak! No to powiedzcie. Zdrowy ciele, zdrowy duch! No to co? Tak jest, ja chcę to głośno usłyszeć. W zdrowym ciele... Zdrowy duch! W zdrowym ciele... Zdrowy duch! Dobrze, uwaga, kucnijmy. Nisko, nisko, jak najniżej potraficie. Nisko. I teraz popatrzcie na moje ręce. One się tak kulą, to tak się kulimy. Jesteśmy tacy malutcy, słabi. Takie biedne żółwiki, tak?
No ale my nie możemy się poddać temu, prawda? Bo jakaś choroba jak chce nas zaatakować, chce pozbawić nas zdrowia, a może nawet życia, to my nie możemy na to pozwolić, więc musimy... Otrząsnąć i wzmocnić, uwaga! I gramy tak jak na fortepianie, ruszamy paluszkami. Nie, czujesz coś? Co czujesz? Przechodzi tędy. O, świetnie, którędy? Pokaż. Przechodzi tędy i tędy. O właśnie, czyli wzmacniają nam się ręce. Wszystko się zna! I uwaga, nogi, no to dobrze, jesteśmy gotowi i do góry! Hop! Uciekamy chorobie i już jesteśmy zdrowi, brawo! Ale uwaga, choroba jeszcze nie odeszła, teraz musimy ją strzepać z siebie, strzepnąć z siebie chorobę, zalaski, wszystko! Strzepać z tym zubem i za mną uciekamy, choróbku! Ostrożnie, ostrożnie! I strzepujemy zarazki, strzepujemy choroby, strzepujemy, strzepujemy! Ćwiczenia fizyczne są dla nas bardzo ważne. Czy wiecie, że dzięki nim nasze ciała stają się mocniejsze i zdrowsze? To właśnie dlatego ludzie, którzy regularnie ćwiczą, rzadziej chorują. Jest wiele dyscyplin sportowych. Bieganie, skok wzwyż, skok w dal, piłka nożna, każdy może znaleźć takie ćwiczenia, które będą dla niego przyjemne. Ćwiczyć można w różnych miejscach, na stadionach, boiskach, w lasach i parkach. Uprawiajcie sport jak najczęściej i zapraszajcie do wspólnych ćwiczeń waszych rodziców. Wskakuj na rower, dołącz do nas! Zapraszamy! Dołącz do nas! Bo my teraz wszyscy kręcimy szybko, 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 szybko! Wolno, 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 wolno! I szybko, 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 szybko! I wolno, 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 wolno! Jedziemy na wycieczkę rowerową! Hej, hej! Do zobaczenia! Do zobaczenia!